kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Far Cry. Słuchajcie, musimy rozmawiać z Talią. Zobaczymy, co tam się podziało. We hit Maria's rump up. We fucked up her billboards and the bitch didn't even butt a fake eyelash. Meanwhile, Maximus Matanzas is dead and I'm still stuck in this swamp. We've spilled real blood, Danny, and Marquesa doesn't even have a scratch on her. Fuck this. I'm gonna call out her bullshit right to her face. Marquesa's putting on a PR event. Dobra, some kind of tour for foreign journalists. If you can get us passes, I'll give her a one-on-one performance in front of the whole world. Let's fuck up. Dobra, musimy ją wkręcić w... Można powiedzieć w briefing taki prasowy. Wykradnij parę przepustek prasowych, dokładnie. To się akredytacji nazywa. Okej, co nam potrzeba, by wejść na wydarzenie Marii? Poszukaj w studiu telewizyjnym, dobra. Wiecie, co tak zauważyłem jeszcze? Mianowicie, słuchajcie, taka rzecz, dosyć ważna, to to, że praktycznie całą grę można przejść o zestawie praktycznie jednych broni. Tak co sobie zrobiłem. Widzę, że one są już takie, no, w zasadzie wystarczające. I bez problemu jestem w stanie... A właśnie, czekajcie, jeszcze jedną rzecz, którą chyba będę musiał zrobić. Muzyka, bo ostatnio mi się YouTube przypierdzielił. Wiecie do czego? Do... O nia nia nia. Będzie bez muzyki, zaśpiewajcie sobie sami. Kiedy byłem małym huśkiem, hej. Albo zaczytał piosenkę o króliku i morzu. Było morze. Czy to był królik? Nie, to był zając. Było morze, a w tym morzu siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Było morze, a w tym morzu siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Było morze. Thank you, Guerrilla. Truck, mierda! Jak się gonią. Będzie bez muzyki. Początek muszę tam trochę przyciąć, więc może być, nie wiem. No. Jak to szampanka potrzebuje pomocy? Pierdziel, rozjechali mi ją. Zreanimować, bo sam że mnie przejechał. Ej. Stój. Wyginam się o ciało. Dobra. Ty idzie może poboczem jakim, a nie środkiem drogi leży, że ta flądra później zdziwiona. Także no. Faka, jeszcze tak patrzyłem z PiS misji, no to jeszcze kilka odcinków. Tak z 10 bym powiedział, tak oscyluje koło 10. Więc myślę, że jeszcze... No, myślę, że może jak dobrze pójdzie, to do końca miesiąca skończymy. Później 4 po weekendzie teraz, bo dzisiaj mamy sobotę, po weekendzie 4 odcinki, myślę, że w 4 się zmieszczę. 4 odcinki The Last of Us, Left Behind. I później zadecyduje ankieta, jaka kolejna będzie. Jaka kolejna będzie seria. There is an engineer. Go, girl! Dobra, bierz tego inżyniera. Okej, tu jest ten. Go!
coś robią łaczaciacie. No ja pier. Good coming, Andy. O, wreszcie. Here! Go get him, girl! Champagne, come back! Привет. Studio TV. To jeszcze ktoś będzie w tym budynku. Kto jest na ten? Na samoloty? Spłonie czy nie bardzo? Nie za bardzo. Jednak szedłem. Kurde, jak to. Super. Yo. Tyk. O. Przejęliśmy bazę. W sumie centrum, czy studio telewizyjne. Wszystko fajnie. Nie wywołaliśmy żadnych alarmów. Jest stół. Okej, teraz na legale sobie możemy poszukać akredytacji i są akredytacje. Let's do this shit. Jarańskie ogrody botaniczne, dobra. Jak to daleko? Tutaj. Dobra, musimy skończyć z nią gadać, tam się tepniemy zaraz. This is my shot, Danny. Got a shit on song for that bitch, so don't fuck this up. It's Italia. Keep it together, okay? You keep it together, Danny. Don't lose those passes. Meet me and Vito in the Botanical Gardens parking lot and don't go in without us. Dobra, potrzebujemy jakiś pojazd. Znaczy nawet nie tyle co pojazd. Po prostu tutaj szybka podróż. Będziemy bliżej. I tam sobie zamówimy od razu samochód. I have never seen a cat like yours. I tak sobie tutaj z tego co widzę jeszcze, jeżeli chodzi, no bo już jestem na końcówce gry, to przede wszystkim słuchajcie tak, no można powiedzieć, że jeden zestaw broni wystarcza w zupełności. Te wszystkie ubiory, nie ubiory. Nice choice. Thank you. Niespecjalnie się przydają. Sorry, Champagne. Kolejna kwestia jeszcze jaka jest, polowania, zioła i tak dalej. Totalnie niepotrzebne. Tak jak to było w poprzednich częściach, w czwórce czy tam w piątce. A, liczyłem, że będzie młyn. Bo przecież tam było bardzo dużo tych kurczoków. A tutaj totalnie, no, nie spełnia to racji.
Nie wiem dlaczego. Gdzie tam wcześniej w czwórce na przykład robiliśmy różne zioła, apteczki i tak dalej, nie? Tu to w zasadzie zanikło. What? Jason tutaj zgubił drogę. Nawet w piątce mi się wydaje, że tam trochę zbierałem takiego zielarstwa, nie? No, szóstka jakoś tak, nie wiem, nie postawiła na to. Trochę mechaniki bierze z... Kurwa, to była szampanka. No nie, to jednak nie była szampanka. Szampanka jest tam kuźwa daleko? Pierdzielec za... Jak mnie wkurza ten kod już. Biegnie to z środkiem ulicy. Chyba podnoś za każdym razem, o. Będziesz tak szlajać. Nic dziwnego. No. I... Mechaniki dużo czerpie, wydaje mi się ta szóstka, dużo czerpie mechaniki z tej, z tego, nie wiem, można powiedzieć dodatku. New Down. Do piąteczki. Spoko, że nie mogę wydać tego. Czołg. Skierowany od razu tam, ten. Wjadę kawałek, bo... Get him, champagne! Już tam biegnie. Ak. Czekaj, Fernando. Jesteś wolny. Na parkingu. Biro. Pójdziemy tam jako media. Podsłuchka z tym plecakiem? Na pewno nas puszczą. Here, you're a reporter now. Felicidade. Fuck yeah. This is Talia Benavides from Urban Garden. Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait. Aren't you... Silvio Balboa, Garden City? Urban Garden? Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, welcome, my beautiful foreign friends. Możemy tutaj w sumie odstrzelić. Gracias for traveling so far to learn about Viviro. The Castillo administration's pride and joy. Co się stanie, jak wejdę sobie tutaj tak, o? The architecture. Impressive. Nice. Lot of money not going to the rest of Yara. Today, I am honored and excited to share with you the miracle of Viviro. A revolutionary... Słuchajcie, ona bredzi, nie słuchajcie jej, fuck off. The brilliant biochemist, Dr. Edgar Reyes, discovered a compound unique to Yara. Something wrong, senor. Minister Marquesa is over that way. His presidente Anton Castillo's full support. Propagandowego pieprzenia Marii. Super. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity and true Yaren spirit. Przecież nie możemy wyciągnąć pistoletu. Po prostu ją odstrzelić tutaj. Spasibo for the inside tour. You really make the report. Ruski reporter. Special. Anything for you, Nikolai. Już możemy ją odstrzelić.
Yo. It all starts with Nicotiana yarana, our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found a compound that actually slows cancer cell division, practically to a halt. This way, my lovely people. Ready for the next part of our Viviro adventure? To sobie trzeba by zajarać. Dr. Reyes found that natural tobacco nie jest podejrzany. Amount of President Anton commissioned Yara's best minds. Trzeba by zajarać, znaczy zacząć palić Viviro i chyba dużo ludzi by się na to skusiło, tak, jeżeli byłoby to faktycznie coś takiego na świecie. Że palisz jakieś tam zioło z Kuby i nagle przestajesz chorować na raka. Kurde. Beautiful, no? Puro, organico y exotico. No? Would anyone like to spray the plants? Come, press this button. It is so much fun. Ja bym ją odstrzelił. Excellent, a volunteer. Smells like perfume. There! The fertilizer is working on the plants as we speak. This is the beginning of the Viviro process. Using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit from cancer. From death. They see us as a threat, so they try to ruin us. This way, por favor. Okay, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. Aha. In Central Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantin. Found only in Yaran tobacco, Dr. Reyes thinks Yarantin is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny and strong. It's true. Okay, that's the tour. Our interactive stations are now available for you to enjoy. When you are ready, join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. There are rumors that farmers exposed to PG-240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and believed by idiots. It's not true. Uh-huh. Right. Imagine this cube, a country rich in technology, agriculture, and spirit. You're really a scientist. Of course! I'm developing new methods of dealing with... Okej, posłuchaj programu Przejmaj, obejrzyj eksplorację albo spotkaj się z kopalnią na zewnątrz. I love my work. Mam przejść przez drzwi. Przejść. Fucking Viviro. Przecież tu jest taka okazja teraz, żeby ją odstrzelić. Sobie pogadamy. Karta z kodziku. Czy to jest niby ten? To niespodzianka? Chlanie? But before we go, a surprise. Meet Dr. Edgar Reyes. The pioneer behind Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our finest Yaren rum. This is a preview of other Viviro products we are developing. Chewables, nasal sprays, vaginal suppositories. It is a... I say it. Sneak peek. So peek away.
If you have questions, please email my assistant, Julio. Come now, Dr. Reyes. We don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told Bicho to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. Oh, tak. What now? Take it as it comes. We got this. Stay on your toes. Tak odstrzelił, tak bym ją odstrzelił, że jasny gwent. Lord, how will you produce enough Viviro to combat this? Viviro is a young innovation, a new discovery. We are refining the drug to be stronger and improving delivery mechanisms. We have pills and injections and are working on chewables, patches, creams. Our beloved Jedi is a small country. How much money? So now one can keep all the demand for this drug. Dof. Cuidado. Fuck. Ja pierdolę, ja myślałem, że oni tam siedzą faktycznie. Ale mnie zdrolowało. Alerta! No estamos atados! Check it out, ahora! What would you like to say to put them at ease? Autenty, myślałem, że tam siedzą. Confirmado. Here! We should run! Talia! Okay, okay! Who's shooting out there? Someone go deal with the terroristas! Bye. What the hell is going on? What the hell? Hey, moja szampanka. Ona jest. Rani mój talię. Ja pierdyle, babo. O, ona się zreanimowała. Dawaj. Kretynka. Idzie, kurwa. Is it safe? A dobra, nie wiem, chyba nie idzie. I'm just a scientist. Bitches, leave! Wyłączcie! Zastrzelmy ją. Zastrzelmy ją, po prostu ją zastrzelmy. True Yarens, welcome. We have a special program for you today. Puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore. You're also director to the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Talia, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home.
You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can Shall take I? Away from me? My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. And where is she? Does she not approve of you playing with guns? Dobrze. Fuck! Oi! What happened? Get the fuck out of here! Mari edit. Fuck. No to grubo. Się Anton chyba wkurzy. Może jeszcze nie wie? Właśnie się dowie? Halo? Chyba się dowiedział. Ciśnienie w... O? Shit, trochę tak słabo. Też nie wiadomo, jakie miał z nią relacje, nie? No ale to matka. Ups. 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 Ale się porobiło. Nowa broń i tak dalej, wszystko. Generał. Oho. Jeszcze spoko. A, 13 jest maksymalny poziom. Tutaj poziom ukończenia opowieści 100%. 73% mamy tutaj. Tutaj mamy 100. 100 i w Esperanzie będzie chyba 50. No. No to mówię, zbliżamy się powoli do końca. No dobra. Mamy się spotkać z Klarą. Dziennik, operacje, Clara Garcia. Dobra. Tutaj mam jeszcze coś u Jeleny Morales, irańskie opowieści. Aha, to jest to za żakuczacze, że tak powiem. Dobra. No dobra, słuchajcie. To cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki dzisiaj za obecność. Tym, co przybyli. I do następnego, do zobaczenia w poniedziałek. Także trzymajcie się, na razie, no i hej, hej.